Cześć, słuchajcie, właśnie wstałem. Jest jakaś 7 rano. To w tym mieście już jestem, na tej wsi już jest środek dnia. Lecimy dzisiaj do Saigonu. Pokażę wam drogę i w ogóle różnica, jaka jest między ulicą tutaj na wsi, gdzie jest cisza i spokój. Cisza po prostu, słuchajcie, wspaniale. A tym, co się będzie działo w Saigonie, zobaczycie. Zapraszam do oglądania. Pakujemy się już. Cześć, Helena. Cześć. Cieszysz się, że jedziemy do Saigonu? Tak. Tak? Tak. A przed chwilą mówiłaś coś innego. Bo z ciebie pieskę znam. Chciałaś, żeby piesek? Tak. Okay. No u mnie w domu odpakowanie tak wygląda właśnie, że to moja żona mnie ratuje i pakuje. Także za parę minut przyjeżdża po nas taksówka. It's already here. Is it already here? Waiting? Okay. To już mamy taksówkę, zaraz ją zobaczymy. O, oh, jest. To nie jest tak naprawdę taksówka, tylko jakiś tutaj znajomy nas wiezie na to lotnisko. Proszę bardzo, wjeżdża. Dobra, pakujemy się. Zostawiam moi. Kupiłem sobie taki motocykl. Wrzucę zdjęcie z tego, jak nam go przywieźli. Mam nadzieję, że go nie rozwalam. Oj, oj, heavy. Honey, how much? 100,000. Okay. Thank you. Okay. I to jest mój motorbike nowy. Tada, no. Elektryczny. Bez prawa jazdy. Będziemy jeździć po wsi. Będę kręcił wam filmy. Będę kręcił. Pakujemy się do tego pięknego auta Hyundai. Mało mamy bagaży, bo tu jest ciepło i generalnie nie ma sensu brać za dużo. Kurtkę mam, nie dlatego, że jest zimno, tylko dlatego, że jest cholernie zimno, ale w samolocie. Oni tutaj strasznie upajają się tym, że mają klimatyzację w samolocie i tam jest czasem 15 stopni. Normalnie można zmarznąć. Ja marznę, dlatego zawsze do samolotu biorę ze sobą kurtkę i długie spodnie czasem, chociaż to będzie tylko 40 minut lotu. Jeszcze raz żegnam się z wioską. Gdybym był Makłowiczem, to bym powiedział, że żegnam teraz spokój wietnamskiej wioski i lecę odkrywać tajemnice i gwar Saigonu. To jest ruch uliczny tutaj u mnie w mieście. Zaraz zobaczycie, skręcamy tutaj. Jedziemy do Saigonu. Excited? Yes. Okay. Jedziemy taką główną drogą, a po prawej stronie, nie wiem czy to będzie widać, ale to są plantacje bananów. To są rządowe tereny i one są wypożyczane czy wynajmowane jakimś dużym firmom i tu produkowane są banany, które są sprzedawane potem w Europie. A teraz jesteśmy już na dużej drodze. Krajowa jedynka. Ja tak naprawdę nie wiem, jaka to jest droga, ale jest to duża droga z naszej wioski do Bumetu. Na tej drodze będziemy około 20 minut. Dzisiaj o tej porze dnia ruch jest mały, jak widać, a to jest tak naprawdę taka główna arteria. Tutaj z kolei po prawej stronie to są wszystko kauczukowce, drzewa kauczukowe. I tutaj pozyskuję tą żywicę, żeby ją potem żeby z nich zrobić opony. Teraz zbierzemy się do takiego ciekawego miejsca. To jest skrzyżowanie. Jedna główna droga łączy się z drugą główną i przy tym skrzyżowaniu, no to jest takie fajne miejsce, gdzie można, u nas w Polsce pewnie byłaby jakaś stacja benzynowa, gdzie McDonald's i tak dalej. A tutaj też coś jest i to jest bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Także tu wśród tych kauczukowców krzyżówka taką inną drogą. I słuchajcie, tutaj teraz cała magia Wietnamu. Po lewej stronie straganik jakiś żarciem. I teraz tak, słuchajcie, to są hamaki. Pod takimi deszkami są hamaki. I uwaga, kafa i wi-fi. Możesz sobie tutaj na takim hamaku możesz się położyć i odpocząć sobie w drodze. To jest dosyć długie. I tutaj masz darmowe wi-fi. Proszę bardzo.
Zmęczony jesteś podróżą w Wietnamie? Odpoczywaj na hamaku. No i ostatnia prosta, jesteśmy już na lotnisku. Tak to wygląda, bardzo tu jest urokliwie. No to lotnisko jest takie maleńkie, trochę jak dworzec w Koluszkach, powiedzmy, czy w Radomiu. Chociaż chyba w Radomiu jest większy. Dobra, to jesteśmy tutaj, na tym dworcu. Lotnisku. Cześć, Helena. Przechodzimy przez ulicę. Trzeba uważać, bo tutaj oni mają ten sens, to nie my. Tutaj siedzą lokalci na kawie, zaraz też się do nich przyłączymy, bo mamy jeszcze pół godziny, dobre. Tu chodzimy, zobacz, cała hala. Ogromna, przepych. Oni są strasznie głośni. Ale są tacy szczęśliwi właśnie. Tak wygląda hala. To jest całe lotnisko, słuchajcie. Czyli co? Radom, nie? Koluszki. Rzucamy nasze bagaże i zaraz wracam. Okej, cały check-in trwał, nie wiem, może 3 minuty, także jesteśmy gotowi do podróży. Ponieważ mam jeszcze sporo czasu, idziemy walnąć sobie kokosa i albo kawę. Dziewczyny kopa kokosie, ja pewnie też i może kawę jeszcze do tego wypiję. Żar się leje z nieba. W ogóle tu jest piękne, słuchajcie. Reklamują się jako miejsce, gdzie mają najlepszą kawę. I faktycznie, że ta kawa tutaj jest świetna. Wjechały nam kokosy już, trena jakieś pierdoły, lody. Jemy. Tutaj jest bardzo spokojnie, słuchajcie. Tu jest bardzo spokojnie. To, co się dzieje w Saigonie, to jest prawdziwy Saigon w porównaniu z tym. Już jestem po odprawie, po security check i wchodzimy na bezcłówkę. Nikogo nie ma. Jeden lot teraz jest. Strasznie to jest przyjemne, fajnie się tak lata. Można tutaj kupić różne rodzaje kawy, jakiś miód. Takie różne dewocjonalia jak w każdym kraju. Pierdółki. No i tutaj ludzie czekają. Dosiadamy się i lecimy z nimi. Już się boarding zaczął naszego samolotu. Będziemy lecieć tym Pacific Airlines. Słuchajcie, teraz tutaj zeszliśmy na dół już. Sprawdzili nam bilety. I szykujemy się do tego, żeby wsiąść do tego tam z tyłu małego samolociku. Jesteśmy gotowi. Autobus po nas podjeżdża. Okej, przyjechaliśmy stamtąd. Tutaj. Tym klimatyzowanym autobusem. Jakość lutów jest po prostu niesamowita. Teraz siadamy tutaj do tyłu, bo mamy ostatnie miejsce. Siadamy do samolotu. Rena już skoczyła. Ja wsiadam drugi. Another. 32. Tutaj Helena, od razu w prawo. Yes. This is exactly our seat. Tutaj siadamy. No i będziemy startować, właśnie się ustawiamy tu na pasie startowym i odpalamy do Saigonu. Mieszkańców.
jestem w Saigonie, domestic airport tutaj, czyli taki lokalny. Jak kiedyś będziecie w Saigonie w ogóle, tak samo na międzynarodowym lotnisku, jak i na lotnisku krajowym, wszyscy będą wam starali się sprzedać... Helena tam macha, proszę bardzo. Wszyscy będą się starali wam sprzedać taksówkę. I nie kupujcie, bo te taksówki są tutaj strasznie, strasznie drogie. Dwa razy drożej niż Grab. To Grab to jest taki odpowiednik polskiego Bolta czy Ubera. On kosztuje zwykle połowę taniej, nie musicie płacić gotówką. Ci taksówkarze z lotniska w Saigonie próbują was oszukać, niezależnie czy jest z korporacji czy nie. To kasują strasznie długo i jest to niefajnie. Tutaj za mną teraz to są właśnie wszystkie biura, które sprzedają taksówki. Taksi, 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 taksi. Ale my nie bierzemy taksi. I tu już jest tłoczno, słuchajcie. Teraz nie są jakieś duże lądowań. Czasami to tutaj stoją trzy rzędy samochodów po prostu, w sensie na wszystkich trzech pasach. Ale nawet pomimo tego, zobaczcie, tam parkują, trąbią. To jest lotnisko, tu jeszcze nie ma ruchu. To dopiero przedsionek. Przechodzimy przez ulicę, tu na lotnisku jest trochę łatwiej, ale i tak, proszę bardzo, wbijają się. Patrzymy o życie tak naprawdę. Helena! Helena! Jestem duży. Trzeba uważać po prostu, tutaj trzeba uważać. Policja nas pilnuje, puszcza. Dużo ludzi. Idziemy teraz do takiego miejsca, słuchajcie, gdzie właśnie Grab odbiera. Tutaj nie może odbierać pasażerów, ale jak przejdziemy kawałek dalej, to będzie właśnie w tym budynku. Jeżeli będziecie w Saigonie, domestic airport, chcecie sobie zamówić Graba, to właśnie stamtąd. Dobra, jednak w tym budynku właśnie idziemy dalej i tam są różne, różniaste taksówki. Mamy je w dupie, olewamy je i wybieramy sobie Graba. Dobra, mamy gościa. Idziemy tam dalej. I... I think we have to come here, honey. Tu przechodzimy na drugą stronę. Tutaj tam wszyscy będą nam chcieli coś sprzedać. Oczywiście. Jak widzą kamerę, to już tak chętnie nie sprzedają. Dobra, szukamy teraz naszego samochodu. What is the plate number? Czekamy na białe Mitsubishi. Wsiadamy i lecimy. Lecimy za 128 tysięcy dong, a gdybyśmy wzięli taksówkę z lotniska, to by było 350, także jest prawie 3 razy tyle. By to ta przyjemność kosztowała. Okej, teraz jesteśmy w Saigonie i to nie jest traffic, tylko jest taki zwykły ruch. Myślę, że nie jest jeszcze godzina szczytu, ale zobaczcie, ile tutaj jest tych motorków małych. Co jest fajne tutaj, że na światło wiadomo, ile jeszcze mamy sekund do czerwonego albo do zielonego światła. Mój oczywiście taksówkarz też informuje wszystkich, że jedzie do tego właśnie trąbi. Zobaczcie tutaj, jakie jest X rozwiązania elektryczne tutaj. Linie elektryczne. Jakoś to działa. Mój taksówkarz jest pociągający nosem, bo ma katar. Oni w ogóle wydają tutaj takie dźwięki niekontrolowane. Zaraz będziemy wbijać. Bo za 3, 2, 1 zielone światło i już lecimy. I to co się tam dzieje, jak oni się tasują, bo niektórzy lecą w lewo, niektórzy lecą w prawo. Nie udało się. A tutaj cud techniki.
jesteśmy w tego, nie? Siedzimy w jakiejś takiej zupełnie osiedlowej kawiarni. Tutaj wygląda to w ten sposób, że stoliki są ustawiane w stronę ulicy, żebyśmy mogli obserwować samochody, jak jadą. Dzisiaj jesteśmy zmęczeni podróżą, trochę się tam działo, późno wyjechaliśmy. Jutro uderzymy na miasto. A i tradycyjnie, tak jak mówiłem, wpadliśmy tutaj do kawiarni i niezależnie od tego, co zamawiamy, dostajemy szklankę zielonej herbaty z lodem. Słuchajcie, nie wiem, czy mnie słychać, bo tutaj w Saigonie jest trochę głośno. Jesteśmy już na miejscu, jesteśmy zmęczeni. Nie będziemy już dzisiaj więcej kręcić. Wiemy, może pójdziemy zjeść może do jakiejś takiej restauracji lokalnej. Chciałbym wam właśnie pokazać tylko, jest godzina 20 i tak wygląda uliczka jakaś. What is the name, honey, of this neighborhood? Dongfu, w Saigonie, czyli to taka nieturystyczna, nie główna dzielnica. I ruch mamy troszeczkę inny niż u nas w mieście. Jest głośniej, bardziej kolorowo. Saigon jest bardzo właśnie taki głośny, krzykliwy. Nie da się tu wypocząć. Bardzo intensywne miejsce. Na pewno warte zobaczenia, na pewno bardzo ciekawe. Także my się żegnamy z wami już. Nakręcę nowy film o naszych przygodach. Może o wyjściu do restauracji. Moja żona jest bardzo niska, nie mieszczę się w kamerę. Muszę kupić nową kamerę. Także do zobaczenia następnym razem. Cześć!